Szanowni Państwo, witam serdecznie na czwartym rajdzie pamięci Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Armii Krajowej, bohatera z kampanii wrześniowej, który na tych terenach tworzył zgrupowanie partyzanckie pod nazwą 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych i któremu dzisiaj oddajemy cześć, jemu, jego żołnierzom, ale również mieszkańcom okolicznych miejscowości, którzy w bohaterski sposób wspierali partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, za co ponieśli bardzo srogą karę, dlatego że 2 lutego 1944 roku ogromne siły niemieckie otoczyły miejscowości, tu gdzie jesteśmy, Szczecyn, mamy za sobą pomnik właśnie poświęcony ofiarom, Wólka Szczecka, Borów, Łążek Chwałowski, Łążek Zaklikowski, Kosin, Karasiówka. Tutaj naprawdę palono nawet płoty, żeby nie zostało nic. Ogromna część tych ludzi. Ocenia się, że to jedna, jeśli nie największa, to jedna z największych pacyfikacji ludności wiejskiej za czasów okupacji niemieckiej. Nie będę przedłużał, jest gorąco, wszyscy mamy prawo się czuć źle, więc przyspieszamy i rozpoczynamy. Przede wszystkim chciałbym przywitać Państwa i tak będę patrzył. Przede mną stoi porucznik Henryk Atemborski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej. Proszę o gromkie brawa. Przyjechał z Nowej Sarzyny. To jest naprawdę kawałek drogi. Bardzo dziękuję, panie poruczniku. Jesteśmy wszyscy wdzięczni. Jest wśród nas również porucznik Zbigniew Stanecki, pseudonim Zjawa, żołnierz pogotowia akcji specjalnej z Lublina, który mógłby nam bardzo dużo opowiedzieć, ale nie będziemy dzisiaj nadwyrężali. Patrzę jeszcze, no witam przede wszystkim aż z Podbeskidzia, chociaż to słowo nie jest na Podbeskidziu lubiane, czyli nie będę kombinował jak nazwać, ale z oddziału Bartka właśnie, przedstawiciele rodzin, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I tutaj witam panią Henrykę Gruszkę, witam panią Aleksandrę Moroń, pana Waldemara Wrońskiego. Bardzo nam miło i no cóż, wypada się tylko cieszyć, że taki kawałek drogi chciało się przy tej pogodzie przyjechać. Serdecznie dziękuję. Rozglądam się jeszcze i zacznę chyba oficjalnie. Witam pana Wojtka Konrada, reprezentującego wojewodę lubelskiego profesora Przemysława Czarnka. Nie, cofam się. Znaczy Wojtka witam oczywiście jak najbardziej, natomiast zapomniałem o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie. Otóż jest wśród nas pani Maria Kłokocka. Maria Kłokocka to jest siostrzenica Zęba, czyli mamy przedstawiciela rodziny Zubzdanowiczów między nami. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że niestety w dniu dzisiejszym pani Maria w zasadzie mogłaby być na pogrzebie w innym miejscu. Zdecydowała się jednak przyjechać do nas, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przedstawiciela wojewody pana Wojtka Konrada już przywitałem, więc ciąg dalszy. Witam serdecznie pana Marka Kołtuna, reprezentującego marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. Witam pana Bogumiła Sieranowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Bełżyc, reprezentującego Bełżycę. Witam pana Rafała Drabika, który reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej i prezesa Jarosława Szarka i dyrektora oddziału lubelskiego Marcina Krzysztofika. Witamy, panie doktorze. Witam dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Bełżycach, które mając koniec roku szkoły, właśnie dla nich naprawdę gorące brawa, bo widać, że w niektórych szkołach to wychowanie w patriotyzmie idzie dobrze. Na pewno nie we wszystkich niestety. A
jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 1 z Bełżyc, są z nami od początku, zawsze można na nich liczyć, dlatego chylę czoła, że przy takiej pogodzie chcieliście przyjechać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Witam pana Jana Fedyrko, reprezentującego Fundację Niepodległości. Witam Narodowe Siły Zbrojne z Kraśnika. I przywitam naszych rekonstruktorów. W pierwszej kolejności pododdział stanowiący dzisiaj kompanię reprezentacyjną Grupę Rekonstrukcji Historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego. Pod rozkazami pana pułkownika Zieleniewskiego zresztą ząb służył. Witam przedstawicieli Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia Wojciecha Lisa z Mielca. Witam przedstawiciela Grupy GRH Beskidy. Jak się domyślacie, to wiadomo skąd. Witam bardzo serdecznie naszego kapelana, księdza Mariusza Wrzesińskiego z Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia pierwszego pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli tych oddziałów, które tutaj walczyły. Myślę, że nie pominąłem nikogo już. Chyba kogoś pominam, ale tu prezes Rafał mi podpowie. Ha, no to tego to nie pominę. Szanowni Państwo, witam również przedstawicieli rodzin Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj już jeżeli chodzi o Podbeskidzie, przywitaliśmy się, ale to nie koniec. Witam serdecznie pana Stanisława Tomkowicz-Chrzanowskiego. I na koniec dla własnej przyjemności zostawiłem sobie postać pani Iwony Pidek, córki kowboja. Kto był na rajdzie Zęba, zresztą na Zaporze, kto był, oczywiście wszyscy pana pułkownika Matysiaka pamiętamy. Bardzo jestem wdzięczny, że zaszczyciła nas dzisiaj swoją obecnością, bo pan pułkownik był przyjacielem rajdu. Bardzo żałuję, że go dzisiaj z nami nie ma i już nie będzie, ale jestem wdzięczny, że córka przyjechała do nas i jest z nami. Tak jak wspomniałem, rozpoczniemy od modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Zapraszam do odmówienia modlitwy Przemysława Barę, członka Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia pierwszego pułku Legii Nadwiślańskiej. Do modlitwy. Panie, Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie wielka Polska. Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen. Po modlitwie. Bardzo dziękuję. Żeby zachować kolejność i hierarchię, to w tej chwili poproszę pana Wojtka Kondrata o odczytanie listu od wojewody lubelskiego. Lublin, 15 czerwca 2019 roku. Pan Marek Niedźwiadek, dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia pierwszego pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Szanowny Panie, dziękuję za zaproszenie na czwarty rajd imienia cichociemnego majora Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb. Na Pana ręce składam wyrazy uznania dla wszystkich organizatorów i uczestników przedsięwzięcia
za pamięć o bohaterach walk partyzanckich na naszej ziemi oraz o pomordowanych mieszkańcach Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Borowa, Łążka Zaklikowskiego i Łążka Chwałowskiego. Doceniam, że w imię tej pamięci gromadzicie się Państwo w miejscu, gdzie Leonard Zubzdanowicz sformował pierwszy pułk Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych, by wspominać determinację, wytrwałość i patriotyzm polskich partyzantów walczących o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Jestem pełen uznania dla Państwa zaangażowania w godne upamiętnienie Leonarda Zubzdanowicza, absolwenta prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oficera walczącego z dwoma totalitaryzmami od pierwszych dni II wojny światowej do wyzwolenia obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ. Dziękuję za docenienie w jego osobie polskich żołnierzy, którzy zjednoczeni w imię miłości ojczyzny prowadzili walkę z okupantami oraz z kolaborantami w myśl dewizy: ci, co idą z wrogiem przeciwko własnemu narodowi, muszą wiedzieć, co ich czeka. Niech te uroczystości w miejscu uświęconym krwią polskich bohaterów będą dla nas zobowiązaniem do godnego i uczciwego życia, dumy z dziedzictwa, tradycji i kultury, a także do poznawania historii, która buduje naszą narodową i obywatelską tożsamość. Poprzez to bowiem wypełnimy testament naszych przodków, którzy w nadwiślańskich lasach i w wielu innych miejscach na świecie swoim życiem i ofiarą udowodnili, że być Polakiem to zaszczyt i honor. Cześć i chwała bohaterom. Niech Bóg błogosławi wolną Polskę. Z wyrazami szacunku, Przemysław Czarnek. Szanowni Państwo, jeszcze mamy kilka słów od syna pana majora Zęba, Melitona Zubzdanowicza, który na co dzień zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych. Był z nami w listopadzie, 10 listopada dokładnie, na odsłonięciu tablicy poświęconej Leonardowi Zubzdanowiczowi w Lublinie i kilka słów skierował do nas. Drodzy Państwo, z ogromną przyjemnością ja i moja rodzina witamy wszystkich uczestników. Podjęliście się wszyscy niesamowitej misji utrzymania pamięci o czynach człowieka, którego już prawie 37 lat nie ma wśród żywych. 37 lat to prawdopodobnie dużo dłużej niż wiek wielu z was dzisiaj uczestniczących w czwartym już rajdzie Zęba. Wypełniacie tę niełatwą i przez wiele lat utrudnianą misję z wielką sumiennością i poświęceniem. Wiem, że mój tata jest wśród was tutaj teraz. Gdyby miał do was przemówić, powiedziałby na wstępie, jak wielkim przywilejem jest być obywatelem tak wspaniałego kraju jak Polska. Podkreśliłby też, że żeby doceniać wolność, którą się teraz cieszymy, i nigdy nie pozwolić na jej odebranie. Pamiętajcie motto Brygady Świętokrzyskiej: Bóg, honor, ojczyzna. Niech Bóg będzie waszym przewodnikiem. Honor niech będzie waszą dumą, a ojczyzna waszą nagrodą. Dziękuję z całego serca w imieniu swoim i rodziny za uczestnictwo w uhonorowaniu tego wielkiego, wspaniałego, ciepłego człowieka. Chylę czoła przed wami. Syn Zęba, Meliton Zubzdanowicz. A teraz będzie miał miejsce uroczysty apel pamięci, który dla nas wygłoszą członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Panie dowódco. Patrzność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Marsz! Apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy gminy Szczecyn, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu w Szczecynie w czwartą rocznicę rajdu Zęba, aby przywołać pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczących o ojczyznę wolną, niepodległą i demokratyczną. Do was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczpospolitej w 1939 roku,
którzy stawiliście opór hitlerowskiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam żołnierzy powrześniowych pododdziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej, podziemnego państwa polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji podległościowych. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Do was wołam, żołnierze pierwszego pułku Legii Nadwiślańskiej, Ziemi Lubelskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy tutaj, na ziemi kraśnickiej, w okresie ciemnej nocy niemieckiego terroru, podelwaliście naród do walki. Wszystkich was, oficerowie, podoficerowie i szeregowi, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam ciebie, Leonardzie Zubzdanowiczu, dzielny żołnierzu wojny obronnej września 1939 roku, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, bohaterze spod Narwiku, Cichociemny, dowódco pierwszego pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, szefie sztabu Brygady Świętokrzyskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, wyzwolicielu niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam was, dowódcy oddziałów tworzących pierwszy pułk Legii Nadwiślańskiej. Wzywam ciebie, Wacławie Piotrowski, pseudonim Cichy, Henryku Figuro Podchorski, pseudonim Step, Leonie Cybulski, pseudonim Znicz, Ryszardzie Ławruszczuku, pseudonim Zagłoba, Janie Imbronowiczu, pseudonim Jacek. Wzywam twórców oddziału partyzanckiego Aleksandrówka, Stefana Kozłowskiego, pseudonim Aleksander, Jerzego Niewiadomskiego, pseudonim Grot. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam was, bohaterscy kapelani oddziału zbrojnych podziemia niepodległościowego i narodowego. Wzywam was, księża zamordowani za krzyż, wiarę i wolność przez Niemców i stalinowskich oprawców z NKWD, UB i SB. Wzywam ciebie, księże Stanisławie Skulimowski, zamordowany przez Niemców 2 lutego 1944 roku. Wzywam ciebie, księże Stanisławie Zieliński, skrytobójczo zamordowany przez UB. Wzywam też innych bohaterów pełniących posługę na ziemi kraśnickiej. Księdza Marka Bajcera, księdza Stefana Brewińskiego, księdza Franciszka Gzika, księdza Jana Miturę, księdza Wacława Stańczaka. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Was wzywam, poległych w walkach ze zdradziecką gwardią i armią ludową. Wspominam was, ofiary owczarni i puziowych dołów. Wzywam walczących z bronią w ręku, z przeważającymi siłami NKWD, Armii Czerwonej oraz polskich renegatów z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej i pozostałych formacji komunistycznego aparatu represji. Wzywam ciebie, Stanisławie Młynarski, pseudonim Orzeł. Wzywam Tadeusza Radwańskiego, pseudonim Kostek. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam bohaterskich mieszkańców ziemi kraśnickiej, janowskiej i całej Lubelszczyzny, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy polskiego podziemia. Wołam mieszkańców Borowa, Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Łążka Chwałowskiego, Izaklikowskiego, Pikul oraz innych miejscowości zamordowanych, zastrzelonych i spalonych przez okupanta za pomoc niesioną żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Do was zwracam się, potomni. Pamiętajcie ofiarę krwi i życia złożoną na ołtarzu ojczyzny przez żołnierzy, kapelanów i ludność cywilną, którzy godnie wypełnili swój obowiązek wobec Polski. Niech pamięć umęczonych i pomordowanych pozostanie na zawsze w naszych sercach. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia bohaterów, salwa honorowa!
oddział. Baczność! Na radę! Broń! Kapral Łukasik! Krok na wprost! Marsz! Do nogi! Broń! Poszli! Do salwy honorowej! Strzela! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Poszli! Baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Baczność! Na ramię! Broń! Tył! Zwrot! Do szyku! Stop! Bardzo dziękuję. Doskonałe wykonanie. Bardzo dziękuję. Natomiast niestety ten upał chyba ma na mnie wpływ, bo pominąłem jedną jeszcze bardzo ważną informację, w tym wypadku informację od marszałka województwa lubelskiego. List od marszałka będzie odczytany przez pana Marka Kołtuna, tak? Zapraszam serdecznie. Organizatorzy i uczestnicy czwartego rajdu imienia cichociemnego Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb. Szanowni Państwo, składam serdecznie podziękowania za zaproszenie na czwarty rajd imienia cichociemnego majora Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb. Pozdrawiam wszystkich uczestników tej wyjątkowej, patriotycznej uroczystości. Jestem niezmiernie wdzięczny organizatorom za podejmowany już po raz czwarty wysiłek przygotowania rajdu Zęba. Ta piękna inicjatywa jest z jednej strony ważnym elementem pielęgnowania pamięci o ofiarach pacyfikacji, która miała miejsce w Szczecinie i okolicznych miejscowościach. Z drugiej natomiast strony stanowi formułę, która pozwala młodym ludziom w konkretnym działaniu wyrazić swoje przywiązanie do ojczyzny i oddać hołd synom ziemi lubelskiej, którzy za wierność sprawie polskiej płacili nierzadko najwyższą cenę życia własnego oraz swoich bliskich. Jestem przekonany, że przypominanie historii konkretnych ludzi, ich życia i dramatycznych wyborów pozwala odwoływać się do wzorców osobowych mogących stanowić inspirację dla kształtowania patriotycznych postaw młodzieży współcześnie. Może być także cenną wskazówką dla nas wszystkich, jak dorastać do miary ofiarności, jaką wyznaczają nam wyzwania stojące przed Polską obecnie. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Stawiarski. W imieniu wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka wieniec składa pan Wojciech Konrad, a towarzyszy mu porucznik Henryk Atemborski z Brygady Świętokrzyskiej. W imieniu marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawierskiego, kwiaty złoży pan Marek Kołtun.
W imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia Wojciecha Lisa, pseudonim Chrzciciel, w towarzystwie pani Marii Kukowskiej kwiaty złoży Bogdan Plonder. Kwiaty złoży pan Bogumił Sieranowski, przewodniczący Rady Miejskiej Bełżyc w imieniu mieszkańców Bełżyc. Wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach, które tak dzisiaj ciepło witaliśmy, bo to są naprawdę dzieciaki warte. Zapraszam. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka i w imieniu dyrektora oddziału lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej Marcina Krzysztofika kwiaty złoży dr Rafał Drawik. Kwiaty złoży przedstawiciel Narodowych Sił Zbrojnych Kraśnik. Kwiaty złożą mieszkańcy Szczecina w osobach swoich delegatów. W imieniu Fundacji Niepodległości znicze zapali pan Jan Fedirko. Znicze zapalą strażnicy pamięci ziemi bychawskiej. W towarzystwie harcerzy wiązankę złoży wójt gminy Gościeradów pan Mariusz Szczepanik. Znicze zapali Stowarzyszenie Żołnierzy Rodzin Wyklętych. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Znicze zapalą nasi dzielni wartownicy, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego. Dziękuję serdecznie. Całość spocznij w miejscu, rozejść się, ale tak, żebyśmy za chwilę kolumnę marszową mogli już utworzyć. Dziękuję bardzo.
Za mną, marsz! Chyba Niemcy jadą! Skryć się wszyscy! Thank you.
Podnieś ogień! Podnieś ogień! Poddajcie się! Poddajcie się! Zniech się, garboś! Abdelos! Ognia! Ur! Chłopaki! Gerbe oś, niech szysem! Szósto! Szósto! Niech szysem! Rozbroić! Rozbroić! Nie rozumiesz po polsku! I jak wam to? Po co żeście tu przyjechali? Co? Czego tu przyjechali? Nie wierzcie, nie wierzcie. Nie wierzcie. Nie wierzcie, kamerady. Gerbe euch! Nicht schießen wollen! Dowództwo z wami pogada. Na pakę! Broń pozabierać na pakę! Już! A ty będziesz prowadzić! Pod twoją obronę modlitwa ta zachęcała
nadawała sztuki, kiedy mieli iść wielki bój. A w tle słychać hymn płonu 24 pułku. Dookoła! Mar!
Kaśka! Dębem! Stój, stawaj, kurwa! Zamku, kusek, galopem, kierunek w prawo, mam! Lewo, mam! I wyjście w zamku! Bardzo ładnie i brawo. I Bartek. I chodź, brawo. I pokaz umiejętności i sprawności kawaleryjskiej zaprezentują przed nami ułon Kacper Kowal na koniku Osman i ułon Bartek Kowal na koniku Hawron. Kółka. Wszystko jest w tej. Jedziemy. A, butelka, jeszcze butelka, dobra. No trzeba sobie jakoś radzić. Raz. Dwa. Brawo.
miejsca, co się tu chłopaki mówią, ale jakoś dadzą radę. Jedziemy. Raz. Odkładamy lance i bierzemy szablę w dłoń. I zaczynamy duże obręcze. I Walda Markozak na Toni Powinter dzisiaj gościnnie.
jedziemy. Jest nasz plutonowy dowódca Łukasz Kowal, na koniku Hawron. Jedziemy chłopaki po gorąco. Czwarte. Raz. Dwa. Dowódca to dowódca, powiedzieć trzeba. Dwa pierścienie zebrane. Siadł, uparł się i pokazał. Brawo, brawo, ale jedziemy, bo chłopaki też potrafią. Wstaje mi gorzej. Bartek. Bartek Kowal na koniku Bimbe. Jeszcze Max coś tu próbuje. Jedziemy, jedziemy, Maxio. Dobra. Ostatni przejazd. Gdzieś nam zniknął nas pan przełącza. Jest, jest. Jak mógłby zniknąć? Podkład numer 10. Poprosimy dziesiąteczkę, a jak nie będzie dobra, to jed... Nie, to jednak chyba nie było to. Jedenastka. Jedenastka. Coś nie tak. Zaraz zobaczymy. Może być. Bartek Kowal na Osmanie i na Hawronie. Jedziemy, proszę Państwa, po malutku. Kawaleria Kowalów z Golowaną Wisłą w barwach 24 Pułku Łanów Strasznika. Bartek, trzymaj się na litość boską. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Brawo!
Bartek Skowal coś nam tu jeszcze zaprezentuje. Na koniec włożycie na to brawo, proszę Państwa. Pan Bartłomiej Skowal na koniku Wimper. Brawo. Jeszcze coś? I brawo, proszę Państwa, Bartek Kowal. I hop. I Maksymilian. No i zobaczymy, czy będzie miał ochotę. Teraz jest ten moment, słuchajcie, do zdjęć. Chyba o to Maksowi chodziło. Brawo, proszę Państwa, brawo. Spokojnie. Poproszę. I ciągniemy się za ogonem Bartek i Kacper. Brawo, proszę Państwa, puszczaj się w razie czego. Nie, uważaj, Bartek, bo nie masz kasku, tak? Oni, proszę Państwa, wyprawiają takie rzeczy. A ja muszę niestety na to patrzeć, słuchajcie, i jeszcze dokomentować. No, brawo, brawo, brawo. Jeszcze mają kilka takich sztuczek za nadrzu, wierzcie mi. Ale może nie wszystko naraz. Na koń, a nie na ziemię. I Łukasz Kowal objął dowodzenie, widzę. Coś tu jeszcze wymyślają. Nasz ułom także dzisiaj z nami gościnnie tu wystąpił. No i cóż, proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do dalszej zabawy. Życzymy wszystkiego dobrego. A komentowała dla Państwa Agata Kowal. Dziękuję.